Dzieńka, witajcie z tej strony ponownie Galaez. Dzisiaj wam opowiem, dlaczego carat powinien być zakładany, w mojej opinii, dla, na każdą postać, czy to DP, czy to debuff, czy to support, dlaczego zemsa i wrawula, czy na przykład są do niczego, oraz jak poradzić sobie z eldorado pierścionkowym, żeby grało się milej, i ewentualnie wyrzec się pewnych kosztów na rzecz komfortu gry, ale to też trochę będzie kosztować, więc nie, nie liczcie na to, że zrobicie sobie dobrą postać za darmo. Na DPS-ie niestety nie ma tak wygodnie, ale mimo wszystko opowiem Wam najlepiej, jak potrafię o tych wszystkich problemach. Zapraszam. Nie grasz w broken ranksa, sprawdź. Link w opisie. Na potrzeby tego filmiku skupimy się na barbarzyńcy jako postaci DPS, bo po prostu będzie mi łatwiej opowiadać, kiedy będę mówił o głównie jednej postaci, jednej profesji DPS-owej. Natomiast obie te profesje mają substytuty na tych slotach, o których mówię. Czy to jest Saratris jako naszyjnik, czy amulet, ee, czy to jest pierścionek. E, tak naprawdę, przykładowo, Karder to Fulgur, Nit to e, Navigon, Skogan to Mauremys, czy Przysięga, czy Zagłada to Przysięga. To jest wszystko jedno i to samo. Więc jeśli szukacie jakby typowo podmaga ognia, to tylko to się różni. Jak już pewnie zauważyliście na samym początku filmiku, mam tutaj w swoim symulatorze rozpisane kilka podstawowych przedmiotów. Zakładamy, że jesteśmy na 45. levelu i mamy sobie taki prosty układnik Nity plus Ceratris. Biorąc pod uwagę, że nity są ciężko dostępne, oczywiście można tutaj jeszcze sobie kombinować z karlderem, natomiast docelowo można na dwóch nitach latać, ewentualnie skipnąć i yy, jechać na jednym nicie plus w przyszłości założyć sobie Skogany. Ale nie będziemy się tutaj nad tym rozrabiać na ten moment. Otóż podstawowe pytanie: dlaczego Caratris? Caratris jest dosyć specyficznym przedmiotem. Otóż oferuje bardzo, ale to bardzo mało statystyk, bo tylko 30 PZ. Ale oferuje za to ogromne rezysty, odporności, 35 punktów w każdy żywioł. Wiąże się to z pewną bardzo ciekawą rzeczą z inkrustacją. Zwróćcie uwagę, że jak wyinkrustujemy sobie bardzo wysoko, Caratris na przykład do maxa, co jest cenowo całkiem przyjemne, bo jak tutaj zwrócicie uwagę. Na warunki kadarinowe aktualnie to jest około 65k, 65 czyli około 5000 platyny. To jest bardzo mocny przedmiot. W zasadzie jedynym konkurentem jest serce, które w zasadzie rezystami jest niemalże identyczne. Plus dodaje tylko więcej stat. Pomijając to, że ja nie jestem fanem serca, ze względu na to, że mamy Dorbisy i Ortatisy, które potrafią. Zrobić naprawdę świetną robotę, i można zrezygnować częściowo w ogóle z ich posiadania na rzecz nawet debuferskich dwóch erib. Tak, w przypadku DPS-a eriby nam są niepotrzebne. Możemy na tym caracie jechać przez bardzo długi czas. I powiecie, Galajus, mówiłeś, że będziemy mogli oszczędzić na tym, a ty mi proponujesz wyje 5000 platyny tak od ręki. Ja mówię, owszem, ale te 5000 platyny wywalicie na przestrzeni no najbliższych waszych 60 paru leveli ewentualnie w krótszym czasie bo tak naprawdę na przestrzeni 30 leveli 40 fajnie by było ogarnąć sobie G1 bądź G2 ten caratric. Dlaczego? Bo dostajecie tutaj już odporności, które wystarczą wam w większości przypadków. G3 jest naprawdę totalnym sztosem, ale wiem, że wiąże się z to pewnymi dużymi wydatkami, jak mówiłem 5000 platyny czy tam 65000 65 milionów. Biorąc pod uwagę, że wyinkrustowanie na maksa kosztuje 2300 odłamków, a ostatni klik kosztuje ponad połowę tego, to tak naprawdę te złoto 2 to jest niecała połowa tej kwoty. 2000 platy, czy tam powiedzmy 30-20 parę milionów, to jest do osiągnięcia na spokojnie na przestrzeni tych kilku, kilkunastu leveli. Biorąc pod uwagę, że jeszcze cały sprzęt musicie progresować, e, wiem, to jest sporo ale gracie DPS-em. To niestety jest największy ból. Tutaj wydajecie dużo kasy i musicie niestety też dużo kasy zarabiać. Wasz grind krzyżaków, nawet alf, pierwszych geo, pierwszych Gartmogów, pier nawet wersji easy czy innych rzeczy pod zarobek to niestety wasz obowiązek, żeby wasza postać dociągała do sensownej mety na każdym przedziale levelowym. Jeśli wybraliście profesję tego typu, a oczekujecie, że grając dwie godziny dziennie podołacie, to niestety, ale bro w Brokenie konkurencja na DPS-ie, jak i w zasadzie w każdych grach MMO, bo każdy lubi grać DPS-em, konkurencja jest duża, więc trzeba dawać sobie siebie trochę dużo. Jak nie podołacie playtime'em i po prostu konsekwencją, tak portfel musi zagłosować, zadecydować za was. Decydujcie sami, Oczywiście, to jest gra. Ja osobiście zalecam, jeśli lubicie inwestować w grę, to inwestujcie, natomiast to jest gra, więc dużą satysfakcję daje Wam. Daje po prostu progresja w ramach codziennej gry, a nie po prostu walenie portfelem, jak się tylko da. Ale to już jak to lubi. Ja osobiście trochę doładowuję, ale to nie jest jakiś taki główny wyznacznik. Jestem w stanie dużo więcej zrobić, po prostu grindując już w mecie, w szczególności. Ale to taki off-top mały. Powiedzmy, że targetujemy się na ten g z na przestrzeni tam 30-400 leveli, czyli powiedzmy na 80-90 levelu, gdzie w zasadzie siedzimy na Iwra na loski zazwyczaj nas jeszcze nie biorą, spokojnie siedzimy na tym Ceracie. Biorąc pod uwagę, że na Ceracie w zasadzie możemy nosić do czyli 327 levelu w przypadku barby, to to już totalna magia. Identyczny przy e przypadek jest w przypadku Maga Ognia, tutaj tylko zamienia się pierścionek tak naprawdę i to tyle. Biorąc pod uwagę, że na loski na 90. levelu zazwyczaj was nie biorą, czyli tam resy te nie będą wam potrzebne. Dużo siedzicie na Iwrawulach, nadal na V1, gdzieś tam próbujecie się dostać na nieco niższych levelach. Eurokratos, teoretycznie trochę przystępniejsza instancja, tam myślę, że w zupełności Ceratris wystarczy. To wszystko jest wystarczające, żeby... ten Ceratris jest wystarczający, żeby to latać. Jedyny przypadek, gdzie ewentualnie będzie problem, w przypadku tylko barbarzyńcy, to będzie pierścionek, gdzie tutaj w zasadzie sklepówka, czyli biały przedmiot ee, z 40 ogień i urok może być mega przydatny. Można go w zwykle u NPC jakiegoś kupić, typu koldzica na przykład w Kemenak, ee, czy od gracza czasami się zdarza, chociaż bardzo rzadko gdzieś tam na targu wyhaczyć. E, I ten przedmiot sobie ulepszyć na plus 3, żeby nie był tracalny po śmierci. I sobie wrzucać w krytycznych momentach na fałynkach, gdzie ta ognica tarcza wam zapiera za dużo. I w ten sposób możecie na przykład naprawdę fajnie zarosić postać. Zobaczcie, że wrzucam tu dwa ugłosy, bo nie mam jeszcze custom temu w kalkulatorze tutaj zrobionych, że na samym caracie g3 plus dwa razy ugłos macie 5-7%, to jest spoko opcja. Teoretycznie tangnary zakładacie, ale macie jeszcze i rożki, które robią wam 62,5% nawet, no ale to już opcjonalnie. Wracamy jednak do nitów. I całej historii Nutabacara no Trisa. Biorąc pod uwagę, że inkrustacja sama w sobie daje nam odporności, troszeczkę podbija nam PZ, ale to jest minimalna ilość, tam 18 stat, 1,8 staty w HP nam idzie, no to jest, nie jest wiele, ale są rzeczy, które wiążą się z inkrustacją, poza zwykłym boostem statystyk czy tam rezistów. Wiąże się z tym też boost do ulepszeń. Zwróćcie uwagę, że jak ulepszymy sobie Ceratis na plus 8, to mamy tutaj automatycznie 180 stat więcej. Przy zwykłym przedmiocie niewyinkrustowanym, zwróćcie sobie uwagę, przy ulepie na plus 8 mamy tych stat połowę, 90. To jest naprawdę bardzo dużo, więc zyskujemy wiele. Co do samej ulepi kosztu, zobaczcie sobie przy symulacji na takich warunkach, jak macie tutaj podanych, ilości cykli ulepy milion. Średni wydatek to będzie około 8 milionów, więc średnio wydacie tyle. Równie dobrze możecie wydać tylko pół miliona, albo ten najgorszy przypadek, ale zazwyczaj się na średnią, to się targetujecie. Więc dodatkowo możecie sobie ulepszyć, podpustować sobie zdrowie, co wam podbije jeszcze przeżówkę, mając odporność i zdrowie, jest totalny sztos. Dodatkowo mamy wzmocnienie ORBA, wsadzicie sobie tam podbicie do EXPA, to na takim G3 itemie macie wzmocnienie ORBA na 75%. Na tabeli ORBÓW zobaczcie sobie, że mając G3 item i będziemy mieć tam B expa, czyli żeby szybciej się EXPIć, przykładowo, uniwersalne mamy na samej górze, to będziecie mieć dodatkowe 11% doświadczenia. To jest darmowy scroll EXPA, tak o, na stałe. Zwróćcie uwagę, że na 1B1 na macie tego boosta tylko 7,25%. To jest sporo, prawie 4%, więc też warto to uwzględnić. I ostatnio bardzo ważna rzecz. Zwróćcie uwagę, że buksuje nam drify o 15%. To niby nie jest dużo, ale zobaczcie sobie. Chcecie progresować oczywiście barbarzyńce, więc jest szansa, że wsadzicie sobie tutaj banda. Na przykład denerwuje Was życie kondycji, więc możecie sobie też wsadzić na przykład Amada. Te drify możecie sobie wymaksować w przypadku G3 i korzystać z tego dobrodziejstwa. Zobaczcie sobie dodatkowe prawie 1% nakryta i prawie 2 dodatkowe procenty z zmniejszenia zużycia kondycji. To jest dużo. Więc korzystacie naprawdę bardzo mocno na tym caracie i on z wami zostaje nawet do samego dorbisu. Nic więcej nie trzeba, naprawdę. Nawet kiedy latacie już loski, to tak naprawdę macie często już założone jakieś pierwsze rarki bejrnowe, powiedzmy na przykład nawet aż pamięć czy przynajmniej jakieś cierpy, więc tamte pancerze, różne cuda, zaczynają fajnie działać. Oczywiście może się pojawić problem typu węże i tak dalej, ale to możecie już sobie częściowo kompensować ilością HP, i tak dalej, i tak dalej. Teammate'i też mogą wspierać. E, nawet jakaś głupia truta od WDK tam robi taką robotę. Tylko, że WDC skupiają się też na celowaniu. Więc nikt normalny nie wrzuca tego. Ale to jest ciekawe na przykład w przypadku bicia bossa, żeby tym AOE nie dostawać zbyt mocno. Na clear'owaniu zgony się zgrażają. Po prostu trzeba to przyboleć. Jesteś DPS-em. Resowanie Rys się przesadne bardziej przeszkadza, nawet jeśli Gdzieś zdarzy Ci się paść. Po prostu tak bywa. I taką magią jesteście w stanie przez ten, jak mówiłem, długi czas się progresować i robić naprawdę zajebistą robotę. No i teraz zapytacie, Galaius, ale mamy takie fajne itemy, jak Zemsta, i Wrawula, czy Griff. One dają full HP i tro na przykład w przypadku Zemsty sporo e trochę rezistów. A ja wam odpowiem tak, zobaczcie sobie. Zemsta daje Wam 600 HP, ale zobaczcie, że tych odporności jest tyle, co kot na płaka. To jest malutko. To w przypadku braku zupełnie resa to jest no 10%, 15%. To jest tyle, co nic. Gdzie tutaj na samym taracie 40% resista. Wyobraźcie sobie, 30% zredukowanych obrażeń. Jeśli głupie AOE od Nitzhoga potrafi walnąć na zerowym resie powiedzmy tam ponad 1000, powiedzmy 1500 i wy zredukujecie sobie to o 10%, to walnie 150 mniej. Z względu, jeśli walnie 1500, czyli walnie 1350. Wiadomo, tam może być część obrażeń z fizyczne, więc oczywiście progresja itemów, które dają pancerze też jest istotna, ale na potrzeby tego zmniejszmy to, ten stosunek. I tam powiedzmy, będzie 1400 obrażeń, bo tam jest dużo tego zimna. A zwróćcie uwagę, jak zredukujecie sobie o 30% albo 40%, 40 redukcji. Weźmy sobie tutaj, zmniejszmy o te 5%, czyli 35% redukcji. Z 1500. Żebym tutaj się nie pomylił, razy 0,65 To jest 975 obrażeń To jest 500 HP Czyli tu wasze ta zagła, zemsta i brewula To THP jest do, do niczego Po prostu bezużyteczne Odporności Nic wam nie da, tyle przeżywki co odporności Nie HP A odporności i pancerze To jest wasz core, to jest bardzo ważne Biorąc pod uwagę, że Zdecydowana większość ataków magicznych zawiera w sobie obrażenia fizyczne. W przypadku magognia tam jeśli się nie mylę, stosunek jest 65 do 35, tylko nie pamiętam na rzecz czego. Nie chcę tutaj wprowadzić błąd. To nawet zakładając, że 65% to ogień, chociaż jestem prawie przekonany, że to fiz, to pozostała część to jest ten żywioł. I to redukujecie właśnie waszymi rezystami. I tyle. Naprawdę to robi potężną robotę. Więc nawet dodatkowy griff, który jest hurra, daje dużo HP. To on tak naprawdę jest zupełnie do niczego. No co to jest te 550 HP? To wy sobie to zinkrustujecie. Możecie nawet targetować sobie inkrustację na HP. I co nam to da? Nic, po prostu nic. 1000 HP. To są dwie takie AOE o Nithoga. Wiadomo, jak tam porydukujesz obrażenia, i tak dalej, no to może być ciekawie, ale często się zdarza, że mimo wszystko dostajesz full obrażenia, bo jeszcze debuff nie siądzie albo coś. Ty, mając już chociaż ten caratris, wystarczająco możesz zredukować obrażenia. I to jest cała magia. Zresztą, na każdej innej postaci debuffer support może zrobić to samo. Zrobić sobie Zaratris, i często w solo playu. Będziecie mogli działać sobie na dwóch pierścionkach DPS-owych. Natomiast solo play'u i zestawu alternatywnego ekwipunku dla każdej profesji Broken Rank się. w szczególności dla rycerzy, którzy tak potężnie narzekają na e, w zasadzie tragiczny solo play, powinienem zrobić osobny odcinek, prawdopodobnie zrobię. Natomiast tutaj skupiamy się na tym caracie dla DPS-ów. Zresztą zr zwróćcie uwagę, ile rzeczy wam odchodzi. Musicie progresować Eriby, jeśli tutaj wsadzilibyście na przykład najpierw Walazan czy Danthum, potem Yurugu, ewentualnie wogurun, to wszystko to też są koszta, które pomijacie, po pierwsze. Po drugie musicie się męczyć z Eribami, albo Eribą, przynajmniej jedną. Od 70-80 tego levela Eriba zaczyna mieć jakikolwiek sens. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że fary nie ją założyć, bo tam już tymi ryzykami podjeżdżać po 40. Gdzie tutaj macie przy maksymalnej inkrustacji, albo nawet G2, G3, już. G1 nawet ma 40 odporności. Więc tak naprawdę tutaj się dzieją totalne cuda. I wy tą eribę musicie ze sobą progresować. Niektórzy nawet robią dwie. I ta eriba jest takim kołem, które nie ma w sobie powietrza. Drenuje z was pieniądze, bo musicie progresować tą rybę, co, co 10 leveli, bo te rezisty są mega istotne, jednak, żeby jakikolwiek posiadać, nie za dużo, ale jednak mieć, dodatkowo jest szansa, że mergowanie wam zepsuje i fajnie by było mieć na tej rybie fajny drift fajną psychowłaściwość, chociaż celność, chociaż tego ulka na barbie, czy na przykład dinga na maguł ognia. A tak macie pełną dowolność, jakie psychowłaściwości będziecie posiadać na postaci. Jeśli chodzi o każdy przedmiot, który macie na sobie. To jest mega wygoda. I dzięki temu, że coś takiego sobie przekminicie, możecie nawet już w Alorna zainwestować. Tego B-Alorna wsadzić sobie na carata I wsadzić, mieć tam te 6% redukcji obrażeń. Na samym końcu oczywiście. Nie jest to, to dużo, ale taki caratris. jeszcze jak tam dołożycie sobie coś, nawet tego powiedzmy już Amada, będzie robił potężną przeżywkową robotę, gdzie Alorna na, na singu na przykład nie uświadczycie. To jest ogromna rzecz i to 6%, w szczególności jak będziecie dostawać duże obrażenia ze względu na niskie mimo wszystko rezysty będzie 6% Alorna będzie robiło robotę, bo będzie miał z czego redukować ten damage. Dlaczego mówię na końcu? Bo redukcja damage'a z Alorna jest na samym końcu, więc najpierw redukujemy obrażenia z. E, prawie na samym końcu. Najpierw redukujemy obrażenia z pancerzy i rezistów, potem redukujemy Alornę, a na sam koniec Orbę. Więc to jest taka ciekawa rzecz i to się przemnaża osobno. Znaczy powiedzmy osobno, stopniowo. Taka drabinka jest. I tak naprawdę. Mając nawet względzie jeszcze wysokie obrażenia, mając niskie rezysty i pancerze, to ten Alor tam 6% zrobi ciekawą robotę. I ten Ceratris e, sam w sobie pcha wasz progres ku targetowi. No niestety, granie DPS-em to są duże koszta, które trzeba ponosić, żeby być konkurencyjną postacią, rozchwytywaną, chętnie braną. Biorąc pod uwagę, że się musicie ekscytować, psycho i tak dalej, to nie jesteśmy w stanie wykluczyć pewnych rzeczy. Musicie dużo wydawać na equipunek, musicie dobrze, mocno progresować i dużo psychoexpa nabijać, żeby cały czas doganiać topkę. Nie ma wyjścia, topkę na dany przedział levelowy czy po prostu być silnym. Będziecie mieć silną postać, częściej będą was nawet przez znajomych, przez PW zapraszać na instancje, gdzie rynek konkurencyjności dla DPS-ów jest na serwerach duży i też często będziecie mogli dostać się do naprawdę fajnej gildii. Gdzie po prostu będzie okazja do e, dalszej progresji, może nawet wcześniejszego wejścia na instancję niż taki totalny random, jak na przykład loski i trole, i tam możecie ładnie sobie działać. Dzięki temu, takiej jednej dupereli jesteście naprawdę fajnie ustawieni. Podsumowując, robić sobie głupi carat progresując sobie Nity, czy tam właśnie Nawigony, na Skogany, potem Skogany, skogany czy Maurymysy, potem te Skogany i Maurymysy, progresując na Zagłady i Przysięgi, a finalnie zakładając Dorbis i oczywiście zakładając dwa dary, macie najlepiej sprogresowaną postać. Mimo wszystko dwa dary to jest taka meta-meta-mety, ale finalnie za, powiedzmy, pół roku-rok te dary też staną się coraz bardziej... Już bardziej powszechne, ceny nie będą aż tak zawrotne i na 140 levelu taka standardowa meta się będzie odbywać. Tyle. Macie komfort sadzenia orba dodatkowego, macie komfort sadzenia sobie w pozostałe przedmioty, też jakieś orby. Tutaj też macie możliwość sadzenia sobie e, driftów, więc kształt jest mega przyjemny. Tyle i aż tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się w następnym już niedługo. Trzymajcie się. Ahí.